Pomysł jest dobry, tylko brak informacji. Mówi o sytuacji na targowisku przy ulicy Bakałarzewskiej w Suwałkach Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. Chodzi o prowadzone na placu inwestycje. Zmiany budzą niepokój handlarzy i klientów. Ci ostatni skarżyli się, że nie mogą już parkować na targowisku. Zbigniew Walędzewicz, prezes spółki Targowiska Miejskie w Suwałkach, wyjaśniał, że plac przechodzi teraz modernizację. Zapewniał, że po wykonaniu wszystkich prac będzie zdecydowanie lepiej, a klienci dostaną 400 miejsc parkingowych. Sprawą zainteresował się prezydent. Był na targowisku i rozmawiał z kupcami. Zdaniem Renkiewicza prezes ma dobry pomysł, bo na placu trzeba zaprowadzić porządek, ale brakuje pełnej informacji o planach. Troszeczkę trzeba tam porządku zrobić. Na pewno te wszystkie zmiany powodują pewien zamęt i pewien niepokój. Ja byłem sam tydzień temu na bazarze, widziałem, jak to wygląda. Również i kupcy do mnie podchodzili, zgłaszali pewne swoje żale, ale po prostu musimy nad tym też zapanować i to wszystko uporządkować lepiej, wykorzystać ten teren utwardzony, który tam jest taka trylinka, są tam takie wiaty, tam nikt nie handluje, a to przecież jest miejsce do prowadzenia tego drobnego handlu, handlu właśnie z ręki. I prezes ma tutaj dobry pomysł, może brakuje tylko takiej pełnej informacji, jak to ma docelowo wyglądać po to, żeby osoby handlujące, a przyjeżdżają tutaj z całego województwa, z całego regionu, bo rozmawiałam z osobą, która handluje owocami, warzywami, Siemiatycz, tydzień temu. Także tutaj warto jest przekazać taką informację dla tych osób handlujących, jak docelowo ma funkcjonować właśnie ten handel na ulicy Bakałarzewskiej i Grunwaldzkiej. W tej sytuacji prezydent prosi handlowców o cierpliwość, a prezesa zobowiąże do poinformowania kupców o swoich zamiarach. Trochę cierpliwości ja przekażę dla pana prezesa taką informację, żeby pokazał, jak docelowo chce zorganizować handel w tym miejscu.